Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na konferencji prasowej. Tradycyjną, mogę powiedzieć, bardzo ważny, mianowicie dotyczący budżetu miasta na 2015 rok. To jest, jak widać, taki dość opasły tom zapisany w tym budżecie, w tym dokumencie. Jest to, co zamierzamy w przyszłym roku zrealizować. Jak zawsze dwie części są. Jedna dotycząca inwestycji, ta, która bardziej zawsze interesuje Państwa i mieszkańców, i druga dotycząca funkcjonowania bieżącego szkół, przedszkoli, pomocy społecznej i wielu, wielu innych kwestii. Jednocześnie załącznikiem czy inną dokumentem jest wieloletnia prognoza finansowa, której na lata 2015-2038 dokument również bardzo ważny, bowiem pokazujący w perspektywie dalszej realność tego wszystkiego, co zamierzamy robić, a jednocześnie wiemy, że są wiele inwestycji z wieloletnich, które się rozpoczynają, w którymś momencie się kończą. One tu są zapisane, zbilansowane. Obydwa dokumenty trafiły do Rady Miasta w terminie przydzielonym w ustawie, czyli do 15 listopada. Jednocześnie wysłaliśmy też ten dokument do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która będzie pod kątem finansowym badać jego rzetelność. Podzieliliśmy się tutaj z panią skarbnikiem trochę rolami. Ja pozwolę sobie początek. Plan prezentacji, a więc program inwestycyjny Bydgoszczy na lata 2015 oraz źródła finansowania inwestycji. Tutaj się pan skarbnik będzie wykazywać. A więc uwarunkowania budżetu 2015 to przede wszystkim duży program inwestycyjny. Mamy nadal dobrą dynamikę dochodów bieżących, a wydatki bieżące staramy się racjonalnie planować, tak naprawdę wykonując wszystkie niezbędne usługi komunalne na poziomie, który jest możliwy do osiągnięcia. Oczywiście zawsze można więcej i lepiej, ale to, tak jak też często tłumaczę, wszystko kosztuje i jeżeli więcej wydamy na bieżące funkcjonowanie miasta, mniej zostanie środków na inwestycje. To jest slajd, który, i powiem szczerze, że oczywiście męczymy tu z panem skarbnikiem państwa od 4 lat, nadwyżka operacyjna, słynna, ale tak naprawdę najważniejsza dana i zmienna w całym budżecie. Ja przynajmniej tak to oceniam, ponieważ od tej zmiennej, czyli nadwyżki operacyjnej, zależy i funkcjonowanie miasta, i przede wszystkim program inwestycyjny, który miałby być realizowany. I jeszcze raz przypomnę, na koniec 2010 roku zbliżyliśmy się do około 10 milionów złotych. Po tych 4 latach zbliżamy się do około 100 milionów złotych. Zgodnie z tą wieloletnią prognozą finansową na 2018 rok powinno być 160 milionów złotych, po to, aby to wszystko, co jest zapisane, co jest zaplanowane, mogło zostać zrealizowane. Tam jest świadomie oczywiście narysowane to koło ratunkowe, ponieważ tak naprawdę przez te 4 lata nie było innej ścieżki zagwarantowania sobie dużego pakietu inwestycyjnego i możliwości inwestowania, gdyby tak naprawdę to rzucone koło, to tak symbolicznie rzucone od dzisiaj wstecz, czyli na 2014, z 2014 do 2010, to ta ścieżka z pewną liną ratunkową, po której musieliśmy się spinać, po to, aby to wszystko, co chcemy zrealizować, co możemy zrealizować, a przede wszystkim to, co będzie chciała sfinansować i co my będziemy chcieli, aby nam sfinansowała Unia Europejska, było w ogóle realne. Inwestycje. 2015 rok. Ogólne dane, chcielibyśmy zainwestować 355 milionów złotych. Olbrzymia kwota, takie jeszcze nigdy w historii miasta nie było. To jest tylko kilka pozycji tutaj wymienionych. Generalnie dynamika i zmiana tych nakładów inwestycyjnych przedstawiona jest tutaj na wykresie. Państwo ten materiał później dostaniecie. No, chciałem pokazać i porównać, że jest to zdecydowanie najwyższy poziom inwestycji, jaki kiedykolwiek w historii miasta miał miejsce. To są inwestycje, na tym poprzednim slajdzie są tylko inwestycje miasta, jako finansującego, czyli z budżetu miasta, ale tak naprawdę przecież finansują i zmieniają miasto także nasze miejskie spółki. Łączna kwota inwestycji zrealizowanych przez miasto i przez miejskie spółki to jest około 1 miliarda, prawie 1 miliard złotych, ponad 900 milionów.
tym się mieszczą te inwestycje, które już są prowadzone albo które zaczną być wkrótce prowadzone, które wyjdą z ziemi, na przykład Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, to będzie realizować dwie inwestycje, o których chwilę później powiem, czyli inkubator przedsiębiorczości. W przyszłym tygodniu bodajże będzie symboliczne murowanie kamienia węgielnego i hala targowa także jeszcze w tym miesiącu zostanie uruchomiona budowa. Struktura wydatków majątkowych jest przedstawiona na tym wykresie. Oczywiście zachowany jest budżet obywatelski, który cieszy się olbrzymią popularnością. Cieszymy się także z tego, że coraz więcej osób chce się włączyć w wybór tych inwestycji, które uznają na swoich osiedlach, w swoim miejscu zamieszkania za najważniejsze. To jest przez te dwa lata ponad 100 inwestycji. To są także zapisane tutaj projektowane albo już realizowane i kończone baseny, o których już kilka miesięcy temu wspominałem. Kryte lodowisko, proszę się nie przywiązywać do tej wizualizacji, bo ona na pewno będzie inaczej wyglądać. W tej chwili uzgadniam z Radą do spraw estetyki pewne szczegóły dotyczące kształtu, dotyczące cech architektonicznych tego obiektu. To jest także oczywiście kontynuacja i realizacja rewitalizacji starego Fordomu. Zacznie się ona od ulicy Bydgoskiej i uliczek biegnących od ulicy Bydgoskiej w stronę nabrzeża i samego nabrzeża. Wykonaliśmy prace porządkowe. W tej chwili wydaje mi się, że mamy sposób na pokonanie przeszkód, która była najistotniejsza, a mianowicie część działek na tym terenie jest działkami prywatnymi i tak naprawdę jest to trochę poszatkowany obszar, więc objęcie tego rewitalizacją całościowo wymaga albo w drodze negocjacji wykupienia tych gruntów i tutaj niestety spotykamy twarde nie, albo znalezienia innego sposobu prawnego i taki myślę, że znaleźliśmy, aby ten projekt zrealizować, nawet mimo tego, że zgody na wykup tych gruntów zgody nie ma. To jest oczywiście także zapisane w budżecie rozbudowy ulic Grunwaldzkiej. Projekt jest powoli kończony, był szeroko konsultowany z mieszkańcami. W przyszłym roku powinna rozpocząć się już budowa. To jest także dworzec PKP Bydgoszcz Leśna, który także powstanie w przyszłym roku wraz ze zmianą całej organizacji ruchu w okolicy ulicy Syłkowskiego. To jest także nowa szkoła w Fordonie, która jest na ostatnim etapie wszelkich uzgodnień. Też w przyszłym roku powinna rozpocząć być budowana. Bydgoski rower reklamacyjny, przedłużenie trasy uniwersyteckiej, tramwaj na Kujawskiej. Do tego już będziemy gotowi, aby w przyszłym roku rozpoczynać. Szczegółowe dane dotyczące tych inwestycji, tak jak wspomniałem, to jest grupa pasła księga, są przedstawione tutaj w kolejnych tabelach. Zwrócę jeszcze uwagę na nie zwizualizowane prezentacjami, ale bardzo ważne inwestycje związane z na przykład ze Starym Rynkiem, także Stary Rynek w przyszłym roku i uliczki już wokół Starego Rynku powinny zostać zrewitalizowane do końca. Nie można tego realizować wszystkiego od razu ze względu właśnie na konieczność zapewnienia dojazdu tym, którzy tu mieszkają, czy tym, którzy tutaj prowadzą działalność gospodarczą, więc trzeba było to dzielić na takie etapy. Nowokielecka, wszyscy już o tym oczywiście wiemy. Także zapisana jest ulica Cieszkowskiego. Drogi nieutwardzone, ale bardzo istotne z punktu widzenia ilości osób, których te drogi będą obsługiwać, a więc to jest ulica Bydgoskich Olimpijczyków i kilkaset rodzin, których mieszka w pobliżu tej ulicy. I także to są ulice na osiedlu Eskulapa, Jasieniecka, Trybowskiego, Matki Teresy z Kalkuty. Tam także wielkie osiedle, które powstało, zostanie wybudowana infrastruktura drogowa. Tak jak wspomniałem, wszystkie szczegóły tutaj są rozpisane. Może w budżecie także są przeznaczone rezerwy na dokumentacje, które są w tej chwili przygotowywane, czyli na koncepcje, na projekty, po to, aby w trakcie roku, gdy będziemy chociażby wiedzieli już, jakiego rodzaju programy unijne ostatecznie nabrały kształtu, będą mogły być uruchamiane do projektowania, później do budowy. Inne pozycje, na które tutaj chciałem zwrócić uwagę, to jest nadal spora część i
środków, a więc 17 milionów jest przeznaczone na modernizację i budowę chodników i ulic. I oczywiście wiemy, bo docierają przecież do Państwa i do mnie głosy o uliczkach osiedlowych. Tak jak wspomniałem, tych kilka budujemy, ale przez wiele lat zaniedbywane nawierzchnie podstawowych ulic w mieście, po których jeździ dziesiątki tysięcy samochodów dziennie, to jednak powinien być priorytet. Dlatego te środki modernizacji, nakładki tak zwane, będziemy dalej realizować w tych miejscach, gdzie jest to potrzebne. MZK, tak jak wzięliśmy się tutaj wspólnie z panem skarbnikiem, między innymi za analizę kosztów MZK, okazuje się, że w eksploatacji dużo tańsze są nowe autobusy niż stare, które muszą być remontowane i tak naprawdę udało się przekonać naszych zarządzających spółką miejską, że jest to dobry kierunek. Po prostu koszty remontu w którymś momencie już przekraczają logiczny poziom i dużo taniej jest obsługiwać komunikację miejską nowymi autobusami, stąd także ponad 40 zostanie zakupionych w przyszłym roku. I tu te dwie ostatnie pozycje to właśnie pozycje pro-przedsiębiorcze, wzmacnianie przedsiębiorczości, a więc budowa targów wojgowskich, tak roboczo nazwaliśmy, oraz budowa inkubatora przedsiębiorczości. Obydwie inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego. Plany mamy ambitne, ale realne, czyli 3,5 miliarda złotych w latach 2015-2022. Źródła finansowania, czyli pokazanie tego, że nas na to stać, że możemy to zrealizować i przede wszystkim, że warto było przez te 4 lata ciężko pracować, przekonywać radnych do tego, aby zaufali, aby przyjmowali takie uchwały, abyśmy dzisiaj właśnie tę nadwyżkę operacyjną mieli na poziomie 100 milionów złotych, a nie na poziomie 0 czy 10, bo gdyby tak naprawdę pozostała ona na tym poziomie, w jakim przyszło nam zaczynać pracę, to już ta moja pierwsza część wykładu, która czy tego dzisiejszego wystąpienia czy prezentacji byłaby zupełnie niepotrzebna, bo nie miałbym o czym mówić, więc tylko pan skarbnik wtedy zabierał głos.